Zamek Królewski w Warszawie stale powiększa kolekcję broni zabytkowej. Wśród naszej kolekcji militariów można oglądać uzbrojenie ochronne, broń białą i broń palną. Ostatnią zamkową zdobyczą są dwa zbiory uzbrojenia, broni palnej i broni białej. Wśród broni białej możemy zaprezentować Państwu aż 7 mieczy z okresu od XIII po XVI wiek. Miecze są w znakomitym stanie zachowania, a najcenniejszy zabytek pochodzi najprawdopodobniej z terenu Węgier i został wykonany w latach 1390-1420. Jego głownia i głowica inkrustowane są złotem. Drugi zbiór to zbiór broni palnej. 8 luksusowych pistoletów wykonanych przez najlepszych rusznikarzy europejskich, którzy pracowali na dworach królewskich Ludwika XIV, XV, XVI, Wilhelma Orańskiego, a także dla samego Napoleona. Wszystkie pistolety to wersje luksusowe broni oficerskiej, broni bojowej, która służyła na polu walki, ale jednocześnie jest prawdziwym arcydziełem sztuki rusznikarskiej. Wszystkie przedmioty można będzie zobaczyć na trasie Galerii Arcydzieł w Zamku Królewskim w Warszawie. Przedmioty otrzymaliśmy jako długoterminowy depozyt z kolekcji prywatnej rodziny Małeckich.